Szczęść Boże, księże biskupie, bardzo dziękujemy, że znowu możemy się z księdzem biskupem spotkać i porozmawiać na ważne dla nas tematy, które nam rzucą, myślę, sporo światła na życie codzienne. Odpowiem, Bóg zapłać. Ja się też cieszę. I chciałbym zacząć od takiego pytania, dokąd idę? Taki jest też tytuł zeszytów formacyjnych. I czy to pytanie, które sobie stawiamy w jednym lub w jakichś wielu momentach życia, czy to pytanie powinniśmy stawiać sobie codziennie, by tą drogę naszego życia weryfikować? Myślę, że tutaj najlepszym obrazem do tego pytania jest ta sławetna scena, kiedy, tak jak to ewangeliści różnie określają, młodzieniec, po prostu człowiek, staje przy Jezusie i pyta: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Bo w tym się zawiera chyba też już pewien kierunek i pewien ślad odpowiedzi, dokąd idę. Człowiek musi sobie postawić pewien cel i to wtedy w jakiś sposób odpowiada i w jakiś sposób też kształtuje właśnie całą tę rzeczywistość, która ostatecznie rzecz biorąc wymaga i tego pierwszego pytania, dokąd chcę pójść i wyboru jakiegoś kierunku. Ale z całą pewnością to nie rozwiązuje sprawy, bo tak naprawdę to pytanie będzie ciągle konieczne i ono będzie weryfikowało, czy to, co ja dzisiaj przeżyłem, to, co przeżyłam w konkretnej sytuacji mojego życia, po pierwsze potwierdza mój wybór, po drugie może w jakiś sposób weryfikuje ten wybór, może w jakiś sposób przede mną odkrywa nową rzeczywistość, która sprawia, że to, co ja kiedyś sobie wyobrażałem, że to jest właśnie cel, który chcę osiągnąć, nawet nie o to chodzi, że go muszę zmienić, ale on może troszeczkę inaczej jest przeze mnie odbierany. A więc reasumując, ten fragment to jest na pewno wybór pewnego kierunku, pewnej drogi, pewnego celu, który oczywiście jest niesamowicie ważny wtedy, kiedy dotyka jakiegoś nowego etapu życia, ale na pewno będzie ciągle wpisany w nasze życie. A czy ksiądz biskup sobie stawia to pytanie? Nieustająco. I myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia takie codzienne, chciałbym przywołać na pewną prozę codziennego życia. Ostatecznie rzecz biorąc, oczywiście w mojej perspektywie człowieka ponad 51-letniego, który od ponad 26 lat jest prezbiterem, od prawie 7, ponad 7 jestem, jak ten czas szybko leci, jestem biskupem. Ale jednocześnie to jakby tylko pokazuje, że oczywiście ja podjąłem tę decyzję, jeżeli chodzi o kapłaństwo, ale ono oczywiste jest, że jest wpisane mój codzienny bieg spraw, moje wyzwania, moje obowiązki, odpowiedzialność, którą ja sam odczytuję, którą Kościół mi zawierza, którą Pan Bóg przede mną odkrywa. I teraz w związku z tym, to wszystko, co jest dziełem modlitwy, przecież ostatecznie rzecz biorąc jest jakimś pytaniem, co zrobić, żeby na tej drodze po prostu być, jak najlepiej. To wszystko, co może też poprzez naszą aktywność duchową wiążemy chociażby z rachunkiem sumienia, jest pewnym elementem refleksji, czy to, co ja wybrałem, to, co realizuję, rzeczywiście jest jak najlepiej przeze mnie realizowane. Już nie mówiąc o tym, że w mojej sytuacji na pewno jako księdza to wszystko, co jest pisane w sakramenty, które ja sprawuję dla innych i z innymi ludźmi, jest też pytaniem, w jaki sposób ja pomagam im na ich drodze i co zrobić, żeby ta moja pomoc była jak najlepsza. Można tutaj przywołać bardzo wiele różnych sytuacji. Ostatecznie rzecz biorąc, każdy człowiek, którego się spotyka, tak jak i wy chociażby dzisiaj tutaj, ci, którzy oglądają, słuchają tych naszych tutaj refleksji, to jest przecież tajemnica, która dzisiaj w tym momencie jest pisana. Moja droga, droga drugiego człowieka, ostatecznie droga, którą Pan Bóg nam zawierza, po to, żebyśmy doszli do Niego. W październiku mamy synod i czy to pytanie właśnie w kontekście tego synodu możemy rozpatrywać szczególnie? Synod w sposób wyjątkowy to przybliżył i oświetlił i uświadomił, że ta tajemnica nie jest tak naprawdę tylko zarezerwowana dla młodych. Ona oczywiście w wyjątkowy sposób jest ważna dla młodego człowieka, bo to jest czas, zresztą cała refleksja synodalna przecież do tego nawiązywała i nawiązuje ostatecznie rzecz biorąc, że to jest czas, kiedy człowiek odkrywa to wszystko, co synod niesie, jest takim jasnym przypomnieniem, że ta synodalna młodość to jest ten etap odkrycia tej drogi i odpowiedzenia sobie na pytanie, dokąd chcę pójść. I to jest oczywiste, że to jest zawsze
bliskie człowiekowi, to będzie zawsze też bliskie człowiekowi, a refleksja synodalna tylko uświadamia nam, że ci, którzy są obok nas, ci, za których bierzemy odpowiedzialność, bo tak na to patrzę, jeżeli chodzi o młodych, również i tutaj będących przede mną, to jest ostatecznie rzecz biorąc to wyzwanie, które będzie każdego dnia przeżywane, będzie realizowane. Oczywiście to, co też jest tą niesamowicie mocną refleksją synodalną, mianowicie to, czego my możemy się uczyć jako wspólnota Kościoła od młodych. A więc chociażby właśnie tak myślę, że tego, żebyśmy jasno potrafili wytrwać, określić, czy na nowo odczytywać, która droga rzeczywiście jest drogą Pana Boga. Synod to jedno, ale dla nas, szczególnie chyba dla mnie i Marka, pracujących w Biurze Światowych Dni Młodzieży, ale myślę, że też dla wielu młodych po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, aż się prosi, żeby zapytać, to jak się w to wpisują Światowe Dni Młodzieży, to dokąd idziesz? O, tutaj można oczywiście chyba przywołać ogromną ilość refleksji i każdy, kto był w Krakowie, a tym bardziej każdy, kto się szykuje do Panamy albo w jakiś sposób przeżywa już Panamę, na pewno niesie tę refleksję, bo po pierwsze, jeżeli byśmy przyjęli taki wzorzec, że mówimy o człowieku, który był w Krakowie i szykuje się do Panamy, to po pierwsze ważna jest odpowiedź na pytanie, co ja wyniosłem z Krakowa, jak to doświadczenie mnie ukształtowało, co ja sobie wtedy postanowiłem, jaką drogą chciałem pójść i kiedy patrzę na was, to ja już nawet mam własne odczucia i wspomnienia różnych dróg, które mieliśmy okazję razem przejść. Ale to jest, myślę, że jedna rzecz. Oczywiście wielu na przykład wspomni w tym momencie słowa papieża o tym zejściu z kanapy. Sławne słowa. Sławne. No i ten obraz, który został. Oczywiście on jest piękny, on jest ważny. W nim się skupia tak naprawdę wiele rzeczy, ale oczywiście prowokuje też na odpowiedź na pytanie, to co ja zrobiłem z tym. Na ile rzeczywiście to wszystko, co Ojciec Święty wtedy mówił, kiedy mówił o wartości młodego życia, kiedy mówił o wartości odpowiedzialności za świat, kiedy mówił o tym, że młodzi mogą wpływać na ten świat i go przemieniać, to jest pytanie, z czym tak naprawdę ja stanę wobec papieża w Panamie? Kiedy powie, no to co żeś przyniósł? Co ten czas przyniósł w twoim życiu? Na ile żeś zmienił? Na ile dzisiaj jesteś na przykład głosem tych wszystkich, którzy powiedzą tak, tak, to jest ten, który wziął to sobie na poważnie do serca i on w moje życie, w życie mojej społeczności, mojej grupy, mojej wspólnoty, mojego kościoła lokalnego wniósł wiele fajnych rzeczy. Mówimy te rzeczy w perspektywie przecież osób, które są zaangażowane w życie parafialne. Ile jest pięknych, fajnych dzieł, które Kraków umożliwił, rozwinął. Może inaczej, to wszystko, co nawet do Krakowa nas prowadziło, biorąc uwagę nasze diecezje. To są te refleksje. Wspólnoty młodych, którzy się nagle znaleźli. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to tylko dlatego przywołałem, żebyśmy z uśmiechem, z radością powiedzieli, że my się nie kręcimy w kółko. My nie jesteśmy, za przeproszeniem, w ciemnym lesie i nie wiemy, gdzie pójść. Bo już w jakiś sposób zostaliśmy ukierunkowani. Jakąś drogę żeśmy już przeszli. Oczywiście taki moment Panamy to jest też taki moment, który chyba jest też pisany, skoro mówimy dokąd idę, to warto przywołać obraz pielgrzymki. Karolina przecież brała udział w pielgrzymce. Przychodzi moment odpoczynku, nawet jeszcze nie noclegu, ale odpoczynku. Oczywiście już coś tam boli, trochę się żołądek, bo człowiek już trochę wysiłku włożył i w jakiś sposób utracił trochę tej takiej energii życiowej, ale to jest moment, kiedy człowiek uświadamia sobie, co już przeszedł, tym bardziej z kim przeszedł. Jak oni się stali bliżsi, jak są o wiele fajniejsi, jak na wiele rzeczy się już nie zwraca uwagi, a tyle spraw się stało jeszcze fajniejszych i bardziej wartościowych, ale z drugiej strony to po tych bolących lekko nogach i tym ssącym żołądku wcale nie jest przypadkowe, bo to jest też moment odpoczynku. Bo to jest taki czas, to spotkanie, to człowiek po prostu czerpie całymi garściami radość z tego, że jest się z innymi, ale z drugiej strony to jest moment regeneracji, nabrania takiej siły, która sprawi, że człowiek będzie gotowy wstać i pójść dalej. No właśnie, bo po Światowych Dniach Młodzieży czy po synodzie też coś jest. Oczywiście, jest kolejny dzień, Pan Bóg daje kolejny dzień, kolejną szansę, kolejną łaskę, kolejnych ludzi, a przede wszystkim nasze życie. I to wszystko, co chce przez nas i w nas zrealizować.